W pierwszym tegorocznym programie pytania do prezydenta Mirosław Pobłocki omawiał inwestycje, jakie władze miasta będą realizować w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najważniejsze i najbardziej kosztowne są zadania związane z rewitalizacją oraz drogami i komunikacją. Budżet inwestycyjny na 2020 rok jest rekordowy dla Tczewa i ukierunkowany na zadania realizowane przy wsparciu środków unijnych. To będzie rok finalizacji projektów z rozdania 2014-20. Łącznie miasto przeznaczy na zadania inwestycyjne niespełna 47 milionów złotych. Duża część z tej kwoty to dotacje. Prezydent, zapytany o wybór inwestycji na ten rok, wyjaśniał, że musiał kierować się pewnymi kryteriami. Pierwsze kryterium Pokrycie, jakby czy źródła środków na inwestycje. I wtedy możemy to powiedzieć, na inwestycje zrealizowane ze środków Unii Europejskiej i one stanowią generalnie znaczącą większość, bo na 47 milionów inwestycji, 40 to są właśnie te unijne i pozostałe. Możemy to podzielić na zadania związane z rewitalizacją. Tego jest dużo bo to dotyczy zarówno i biblioteki na Starym Mieście, czy generalnie działań na Starym Mieście, biblioteka, ulice, ale też osiedle zatorze i tutaj to będą spore środki. Potem będą ulice, czy inwestycje związane z ulicami. Tutaj oczywiście będzie ulica Gdańska, ale tu też będzie ten parking dwupoziomowy przy, przy dworcu i będą pozostałe inwestycje, które na przykład będą dotyczyły sieci wodociągowej czy, czy powiedzmy jakichś innych zadań, ale również na przykład przygotowania inwestycji na kolejne lata. Mam tutaj na, na, na myśli chociażby dokumentacja dla wiaduktu na ulicy Mostowej, bo łąkowa akurat będzie robiona w tym roku, mhm. jeżeli chodzi o wiadukt. Będzie wydatkowanie środków na przygotowanie dokumentacji, o którą Pan redaktor bardzo często się pyta, czyli dawne Gimnazjum numer 1, a obecnie Szkoła Podstawowa numer 1. To będzie w tym roku robione 750 tysięcy. Także tych zadań jest bardzo dużo. Jeszcze raz podkreślę, jest to rekordowa pod względem wielkości wartości inwestycji. Myślę, że jak się spotkamy za rok, to powiemy, że to znowu się zmieniło na lepsze. Na inwestycje komunikacyjne, czyli rozbudowa tras rowerowych, budowa parkingu na węźle transportowym i przebudowa ulicy Gdańskiej miasto zapewniło w budżecie ponad 19 milionów 400 tysięcy złotych, sześć zadań rewitalizacyjnych na Starym mieście i Zatorzu miasto będzie realizować za podobną kwotę ponad 19 milionów. Mowa o przebudowie siedziby głównej miejskiej Biblioteki Publicznej, poprawie infrastruktury drogowej i montażu monitoringu na Zatorzu, przebudowie ulic Podgórnej. I krętej, czy adaptacji dwóch obiektów na ośrodki społeczne. Prezydenta zapytaliśmy także o to, jak zaplanowano kolejność poszczególnych zadań. Czy to będzie tak, że najpierw wystartuje ta inwestycja, która może być w tym roku najbardziej uciążliwa, czyli ulica Gdańska? Tak, tak, ponieważ. Po pierwsze to jest największa, jeżeli chodzi o wartość. Po drugie chcemy w miarę szybko rozstrzygnąć na początku roku po to, aby po pierwsze liczyć na to, że są jeszcze firmy, które mają pusty portfel zamówień i chętnie przystąpią do tego przetargu. A po trzecie właśnie, żeby zminimalizować uciążliwość, no bo ta uciążliwość będzie.